10 października na świętochłowickiej Skałce odbyła się Uniwersjada dla seniorów. W wielu konkurencjach triumfowali studenci Górnośląskiego Uniwersytetu III wieku. Pana podopieczni w pewien sposób, bo Górnośląski Uniwersytet III wieku, którego zajęcia odbywają się tutaj ostatnio, odnosi duże sukcesy, a szczególnie sportowe sukcesy, bo w Świętochłowicach na Skałce osiągnięcia w wielu różnych dziedzinach sportu. Czy jest pan dumny? Oczywiście, jakże bym nie był dumny z tak wspaniałych sportowców, słuchaczy Górnośląskiego Uniwersytetu III wieku. Dlaczego pan inwestuje właśnie w Uniwersytet III wieku? Dlaczego warto poświęcać tym ludziom czas i miejsce? Ja myślę, że zawsze warto poświęcać czas innym ludziom, a szczególnie tym, których według nas szczególnie ta pomoc się należy. Chociaż znam przypadki, kiedy są wiele zdrowsi niż my, tym niemniej kultura fizyczna i nie tylko pomaga tym osobom starszym w znalezieniu się nagle na emeryturze czy rencie. I ten wolny czas, który nagle spada na nich jak grom z jasnego nieba, jest czymś, co mogą zagospodarować. Między innymi ćwicząc, uprawiając dyscypliny sportowe i nie tylko. Mamy też brycz sportowy, niekoniecznie fizycznie, ale umysł też trzeba ćwiczyć. W zdrowym ciele zdrowy duch. Duch uwielbia fajny ruch. Chodzi z nami ten, kto marzy, by nie bywać u lekarzy. Z nami pani z Górnośląskiego Uniwersytetu III wieku, które brały udział w Uniwersjadzie dla seniorów w Świętochłowicach. Czy mogą panie opowiedzieć, widzimy panie uhonorowane medalami, tytułami. Proszę powiedzieć, w jakich konkurencjach brały panie udział? Ja akurat byłam kibicem, ale mam medale od koleżanki Majewskiej Magdy, która zdobyła dwa medale w pływaniu. Jeden złoty, jeden brązowy. Pani była kibicką, to proszę w takim razie powiedzieć, jaka atmosfera była tam na stadionie? No, atmosfera wspaniała. Dużo właśnie ludzi zaangażowanych, dużo uniwersytetów i z każdego po prostu dużo było kibiców, rodziny. Bardzo właśnie, bardzo przyjemnie było. Dziękuję. To proszę pochwalić się. No czym się można chwalić? No, dwa złota w pływaniu, styl klasyczny i dowolny. Na 8 uniwersytetów biorących udział w pływaniu, no chyba dobry wynik. Jest czym, gratulujemy. Proszę nam powiedzieć w takim razie, czy warto, żeby seniorzy byli aktywnymi, ruszali się, no i jeszcze do tego zdobywali medale? No oczywiście, to jest naprawdę wspaniała rzecz, wyjść z domu, poruszać się, spotkać przyjaciół i po prostu miło spędzić czas. Dlaczego panie decydują się na taką aktywność i co paniom to daje? No przede wszystkim ogromną satysfakcję, dużo endorfin to wyzwala w nas, a poza tym no jesteśmy sprawne, nadal sprawne, albo jeszcze coraz bardziej sprawne. Można powiedzieć, że w zdrowym ciele zdrowy duch? Tak jest, oczywiście. I trzeba się ruszać, żeby ruszaj się, bo zardzewiejesz. To jest takie naczelne moje hasło. A pani? Proszę się pochwalić. Ja miałam Nordic Walking, zdobyłam złoty medal. A to bardzo popularna dyscyplina ostatnio wśród seniorów. Jak pani to ocenia? Widzi pani, że dużo osób właśnie w pani wieku bierze udział w czymś takim i też chodzi z kijkami? Tak, my mamy park bardzo duży, piękny, także chodzimy i bardzo dużo osób chodzi. Ja już chodzę 8 lat. Na początku bardzo mało, a teraz z roku na rok coraz więcej. Mamy tutaj tereny na Śląsku, żeby chodzić? Tak, no park śląski, piękny, także bardzo dużo jest miejsca, żeby poruszać się swobodnie. A ja się pochwalę, jestem instruktorem Nordic Walking właśnie przy Stadionie Śląskim. A panie, proszę powiedzieć, srebro i brąz. Też w Nordic Walking, z tym, że grupa była bez określenia wieku. I mężczyźni startowali także w tej grupie, także nie było tak łatwo znowu zdobyć coś. Tym bardziej gratulujemy. Pani? No a ja jechałam na rowerze, no, zdobyłam trzecie miejsce, no i szłam z kijkami również. Właśnie, to może o tym rowerze coś pani opowie. Jak często pani jeździ i czy seniorzy też jeżdżą? Seniorzy jeżdżą jak najbardziej, no jeżdżę praktycznie codziennie. Jak jest pogoda, to późnej jesieni
Także no, seniorów jest bardzo dużo na rowerze w Parku Kultury na przykład. Jak zachęcimy tych seniorów do aktywności? Naszych widzów, którzy siedzą przed telewizorami, chcieliby tak jak Państwo, ale jeszcze się wahają. Są różne sposoby życia. Można normalnie siedzieć przed telewizorem, można zadręczać rodzinę, znajomych, że tu boli, że tam coś się dzieje, że na sanatorium 3 lata się czeka, że do lekarza rok się czeka, a na rehabilitację w ogóle nie ma szans. No ale wydaje mi się, że trzeba tak jak my to robimy, w czym nam kibicuje dzielnie nasz pan dyrektor, trzeba się wziąć w karby, trzeba chodzić na treningi i trzeba zdobywać medale. W takim razie całemu Górnośląskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku serdecznie gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów dalej. Gdy na spacer weźmiesz kija, smutek handra szybko mija. Serce za tlen podziękuje, sprawną starość zafunduje.